Witam serdecznie na kanale Picasso. No a sprawdzimy sobie, czy będzie ta kometa w tym 24 okienku, czy też nie. Zobaczymy. Zaraz sobie wylosujemy. Jest dosyć wcześnie. Zobaczmy, cóż tam jest. Jabłko vintage. Jakby to inaczej. Jabłuszko, jabłuszko kochane, czyli jednak kometę trzeba zdobyć sobie w rogach obfitości. Miałem nadzieję, że troszeczkę się posmienia i jednak coś dadzą fajnego. No dobra. Nie ma? No to nie ma. No i trudno. Ale chyba dali kometę. Znaczy się dali wcześniej, nie? Tutaj zobaczmy, jakie te w ogóle tutaj, jakie były. O! Cupid był. No, Cupid. Był w 8 dniu i to chyba wszyscy dostali, prawda, tego samego dnia. No można było troszkę myśleć, że ta kometa będzie. No niestety nie. No tutaj takie ja miałem po prostu nagrody z adwentowego. Wszyscy podobno mają mieć to samo, tylko że po prostu w różnych dniach inaczej. No, nie można narzekać, bo jednak ten jeden renifer był w adwentowym. Także tutaj pod tym względem, no, postarali się. No, też ten ekwipunek gwiazdkowy też był. Także, no, z cerków czarna orchidea, no, takie drugiej świeżości, nie? Nasze cerki. No i jabłko vintage teraz troszeczkę jest bardziej warte z tego względu, że już można dać zamiast złotego jabłka, nie? No także pod tym względem jest bardziej, pod tym względem jest lepsze. I jeszcze raz odnośnie wejdźmy sobie tutaj do tej komety. No niestety ta kometa jest tylko i wyłącznie dostępna w rogach obfitości. Także jak macie chęć zdobycia tego renifera do kompletu, prawda, aczkolwiek no cały komplet, no to też nie wszyscy mogli zdobyć, no ale to wiecie, no jeżeli chcecie tą kometę zdobyć, to jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast jedna rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć, kometa jest, daje 20 punktów tam dodatkowych, ale tylko jednemu konikowi, znaczy się jednemu reniferowi, który jest za nim. Także taka znowu rewelacja z tego nie jest, jak moi znajomi mówili, no to praktycznie nie używają komety. Tak jak mówię, no to no jak chcecie, no jak potrzebujecie do kompletu, no to można sobie w tych rogach obfitości wziąć. Natomiast no ja nie będę brał z tego względu, że ja mam już raz, że 4 renifery już, bo sobie tego pancera sobie zdobyłem, prawda? A dwa, że ja już jeżdżę, już trzeci raz jadę po wyzwanie Tytana, z tego względu, że ten boski na nic mi się nie przyda, a muszę nabić te kilometry ewentualne, jakbym chciał zdobyć ewentualnie tutaj te boskie, czy też te epickie, które będą za 20 godzin. No cóż, no co ja mogę powiedzieć jeszcze na ten temat? Ja już wykorzystuję tutaj całkowicie te moje punkty te punkty niedorastania, tylko śnieżynkowe, po prostu wydaję je już całkowicie na tutaj na te reniferki. Zauważcie ten układ, jaki ja mam, to jest właśnie Blitzen, Cupid, Donner, Cupid w środku, Blitzena i Donnera wymieniam po prostu za każdym razem. To już wam pokazywałem. Natomiast o co chodzi? No nie wiem, używacie czy też nie, ale chcę wam pokazać mniej więcej, w jakich momentach ja używam
po prostu tutaj tych dodatkowych wspomagaczy, a mianowicie tutaj, jeżeli mam robić no podróż, to ja wspomagacze daję tak, ten arty, jak zrobię, to dają mi 24 km, prawda? Ale jeszcze dodatkowo będę miał z różnych dodatkowych innych rzeczy. No pokażę Wam mniej więcej, jak to robię. Ja przy nartach, bo ich mam mniej, najmniej w tym momencie, robię w ten sposób, że jadę z tymi moimi. Tak, to środkowe i wtedy wrzucam jeszcze tutaj ten ostatni, on mi daje 19 jeszcze dodatkowo tych punktów, prawda? I na koniec jeszcze tutaj to żywionko, tak gdzieś około 22, tak, 23. I w tym momencie jeszcze 3 km robię dodatkowo, także w ten sposób maksymalizuję swoje osiągi. Jak już kładę spać, także pokazuję Wam, jak ja to sobie tutaj robię. Robię na dwa sposoby, albo w ten sposób, widzicie, albo wymieniam całkowicie tego pierwszego na pancera, ale to no, rzadko to robię, raczej robię w ten sposób, widzicie, i mam na drugi dzień już mam wszystkie setki od nowa, z tego względu, że kupi jeden do przodu, jeden do tyłu, a jeszcze dodatkowo Donner z Blitzenem dają sobie nawzajem plus 10, prawda, procent, także od razu mamy wszystkie sprawy załatwione. Dla tych, którzy nie mają Blitzena, no to z pancerem to po prostu trzeba wymieniać Donera z pancerem. No i tutaj już wtedy mieszać, prawda? Zresztą spróbujemy później pokazać Wam, jak to jest na przykład bez Blitzena za chwilę. No dobra, mam gwiazdki jeszcze, no to lecimy. I powiedzmy, że teraz będę... Nie, Blitzen jest na pierwszym, także... Teraz Wam pokażę w momencie, jak stosuję tą opcję i też mam 25 wtedy kilometrów tutaj, ale zobaczcie, że to jest najsłabsza opcja podróży, bo zabiera nam bardzo dużo czasu, widzicie? I w tym momencie zdobywamy nagrodę, no ale lecimy wtedy jeszcze na galaretkach i cukierkach. A tutaj dorzucamy, tutaj też, ale niestety już w tym momencie nie opłaca nam się dawać tego, bo zobaczcie, że nam nie zwiększa po prostu ilości tutaj maksymalnych tutaj rzeczy. I przy tych kopytach, prawda, nie stosujemy później tego upa, tego trzeciego CRK, prawda? Normalnie dajemy tylko tak i do widzenia. No, lepsze jest połączenie nart z główką, prawda? Niż później te same kopyta, prawda? No, niestety nie da się połączyć. Teraz weźmiemy, zmienimy znowu Blitzena z Donerem, zaraz tak, dobrze ja to robię, Jezu, a czemu mi tutaj, a to mało ważne jest, czy tutaj ten ma stówkę, czy nie, ważne, żeby pierwszy miał stówkę. No to jest najważniejsze. No drugi w sumie też, no ale to jest mniej ważne. I teraz znowu zrobimy tą przejażdżkę po prostu z nartami.
I myk 24 km, prawda? Idą. A później przekąski dajemy w ten sposób. Można albo dwie te, albo jedną tą środkową, prawda? I teraz z główką dajemy 9 km, bo nam, pamiętajcie, że nam o 30 po prostu wzrastają wszystkie czynniki u wszystkich tych reniferków i wtedy mamy jeszcze 10 dodatkowych z długości, także 19 km razem osiągamy wtedy. Prawda? No i na koniec jeszcze to żywiątko, prawda, ciach i puszczamy jeszcze na 3 km, prawda, i już jest wszystko w porządku. I w ten sposób, no, ja sobie tutaj już klikam te CR-ki, które chcę zdobywać, z tego względu, że ja najprawdopodobniej nie będę boskich żadnych zdobywał. Aha. Miałem pokazać Wam, jak się to robi bez blicena. Bo niektórzy mogą nie mieć blicena, prawda? Kupić zawsze musi być w środku, pamiętajcie. Sobie odświeżę, bo ja nie lubię, jak mi coś lata. No i kupida mam w środku, pancer jest. A pancer daje chyba do przodu, tak? Do przodu. 10. Także tutaj w tym momencie nie będzie nic dawał nikomu. Czekajcie, a jakbym tak zrobił? O, to w tym momencie by miało wszystkie. No widzicie, no trzeba pokombinować czasem. No dobra, no i aha, ale pancer mi później będzie przeszkadzał, bo on musi być na jedynce później. Będzie to nieskuteczne. No to co? No to robimy wersję z kopytami. Na dzień dobry. No i tutaj dajemy od razu 4 godziny i leci. No i w momencie, w którym nie mamy blicena, trzeba kombinować. Ten musi iść na pewno na koniec. Pancer. No właśnie, i teraz combination. No to kupita musimy dać chyba na przód, czy... A no właśnie. Dobra, musi iść tak. Parę procent mniej się ma, ale to przypuszczam, że jakbym dał pancera na ostatnim, to by było lepsze wyjść. No ale dobra, no zobaczymy za chwilę. Trochę mniej tutaj. No dajmy teraz z nartami, powiedzmy, nie? No nie, no to mamy słabszy wynik, to sobie może dajmy tak, tutaj będzie o te 2 km mniej tylko, także polecimy sobie w ten sposób i znowu dajemy przekąski i tu na środek, prawda, i lecimy i tym razem 5 km. Jeszcze sobie podciągniemy, prawda? No dobra, no to mamy tak, a nie inaczej. Połóżmy spać i powiedzmy, że teraz w tym momencie pancera damy na sam tył. O, a ten dostaje bardzo po pupie. No właśnie dlatego kupida nie powinno się dawać na jedynce.
Dobra, sprawdźmy, spróbujmy to wymanewrować tak, żeby było dobrze. Dobra. Bo tak. Tutaj 24. Jedziemy z nartami. Tak. No. Mamy następną tutaj nagrodę. Lecimy teraz. No to mnie się ryba 1 czy 2 km. Jak stracę, to mnie tam naprawdę nic się nie stanie. Dajmy teraz tak. Więc się też 9 idzie. Pit strasznie dostaje po tyłku w tym momencie. No ale to cóż. 4,5. I jeszcze 3. Praktycznie się, mimo że kupit był, miał mniej, o dużo mniej tutaj tej energii, to ogólnie rzecz biorąc nawet spoko sobie tutaj działał na drugim miejscu, nie? Także w ogóle strat nie było. No to połóżmy spać. I znowu robimy zmianę, tylko że tym razem pancer, o, widzicie, wtedy pancer jest na wysoko, doner wysoko, on odzyskuje wtedy siły, prawda, a kupit ma tyle, ile ma. No i lecimy znowu, prawda. I w tym momencie już nie mam tych dopalaczy i lecę na samych tych tych kopytach, tak, na słonach kopyt. One dają mniej tutaj, powiedzmy, do palenia, ale zawsze to coś, prawda? I wszystko w tym temacie. Kładziemy spać i teraz zobaczcie, i teraz właśnie jest ten manewr, że pancer idzie naprzód. Zaraz, pancer idzie naprzód, tak, a nie, on był naprzód, doner idzie naprzód, kupit jest w środku i pancer na końcu, ponieważ tam już i tak będziemy zmieniać pancera z donerem, prawda, na pierwszym miejscu, bo tam muszą. Aha, no miałem na rękawicach jechać, tak. Tak prawdę mówiąc, to niewiele więcej daje ten dopalacz. O wiele lepsze są te dwa pozostałe. Dlatego sobie zostawiłem je na koniec. No i co? I 4. Lecimy do przodu. I tak. I tak do przodu, do przodu, do przodu, za każdym razem, prawda? W tym momencie weźmiemy i pita. A, no i jak dojść teraz, na przykład jak dojdzie nam już jakiś dodatkowy renifer, może kometa albo jakiś inny, no to my wycofujemy na przykład jednego. Dorzucamy na przykład Blicena, bo dostaliśmy. I teraz tak, ten, który doszedł, on będzie miał na pewno 100% energii. Może być, nie może, nie musi być żadnych dodatków. No i w tym momencie mamy dwa pierwsze, bo o te dwa pierwsze największy jest, prawda, tutaj zapotrzebowanie na energię, te dwa pozostałe to już w ogóle nie ma sensu dbać o nie, bo tam po prostu jest aż 80 dodatku, a tutaj jest 90, także nie ma się o co martwić, więc się leci no, do przodu, prawda? No i znowu dajemy na dopalaczu, więcej mam w sumie dopalaczy w tym momencie niż powiedzmy gwiazdek,
No bo to jest już moja ostatnia gwiazdka, prawda? I w tym momencie, no, tym razem jeszcze nie dostanę tego wyzwania Tetana, ale już niedługo będzie następne wyzwanie Tetana. To jest moje już trzecie, czyli to już, no, ja chwalę sobie tą promocję, z tego względu, że nie wydając praktycznie ani jednego kuponu, no, praktycznie mam same CR-ki, takie, które mi najbardziej odpowiadają, prawda? No i tak, połóż spać teraz, tak? No i sobie wymieniamy w tym momencie i wtedy dajemy pancera tutaj. Może nie, Kupid już będzie w tym momencie na setce, więc pancera w ogóle wyrzucamy stąd. I najlepszy dla mnie układ to jest właśnie Domer, Kupid, Blitzen, bo one zawsze mam przy donerze i przy blicenie mam plus 20, plus 20, a w środkowy kupić sobie zawsze radę da. Także już nie mam tutaj żadnych gwiazdek, także dziękuję bardzo za uwagę i zdrowych, wesołych świąt. Konkurs, który ogłaszam, to jest taki, że pod tym filmem, jeżeli będzie wpis kogokolwiek w komentarzu, będzie ta osoba brała udział w konkursie o Litena i trzy osoby, które będą wpisane pod tym filmem w komentarzach, no to zostaną rozlosowane po prostu trzy nyksy. No, do Was zależy, ile tych osób będzie. Jak będzie jedna, to jedna dostanie Litena. A jak dwie, no to przynajmniej jedna dostanie Litena, a jedna nyksa. Także jedynym warunkiem, którym daję do tego konkursu, to jest w komentarzu podanie swojego nika po prostu i cała sprawa. Jeżeli chodzi o konkurs ogłaszam do nowego roku. W nowy rok będę rozlosowywał te nagrody. Jeszcze raz przypominam, to będzie Liten i trzy nyksy. Także proszę brać udział w tym konkursie, jeżeli ktoś ma chęć. Jak macie ochotę, to dajcie mi też łapkę w górę. No i subskrypcję, jeżeli Wam się podoba ta cała seria. W najbliższym czasie podam Wam moje takie sugestie, jak zarabiać kupony i eki na rynku bezpośrednio. A do usłyszenia i życzę zdrowych i spokojnych świąt.